Cześć, witajcie w części drugiej poświęconej właśnie ulotce Polityka zapobiegania mobbingowi, molestowaniu i przemocy, wydana przez miasto Reykjavik. Będzie to definicje i charakterystyka mobbingu, molestowania seksualnego, molestowania ze względu na płeć oraz przemocy. Mobbing to powtarzające się zachowanie wywołujące złe samopoczucie u osób go doświadczających. Do takiego zachowania można zaliczyć poniżanie, obrażanie, ranienie, grożenie lub straszenie. Sprzeczki spowodowane różnicą poglądów lub zdań nie są postrzegane jako mobbing. Tutaj jest ustawa numer 3, paragraf 3, rozporządzenie numer 1009/2015. Ogólnie zakłada się, że aby móc nazywać zachowanie mobbingiem, musi ono być schematem powtarzających się poniżających lub negatywnych zachowań oraz rozwoju relacji, które powodują złe samopoczucie u osób, w stosunku do których jest ono kierowane. Mobbing to zachowanie zarówno z premedytacją lub bez premedytacji i może ono polegać na nadużywaniu formalnej lub nieformalnej władzy, przez co ofierze może być trudno się przed nimi obronić. Jednorazowe sprzeczki lub wymiana zdań nie zaliczają się do mobbingu lub molestowania. Ludzie są różni i różnie reagują na zachowanie innych osób. Coś, co dla jednej osoby jest normalne, może okazać się obraźliwe lub niestosowne dla innej. Należy mieć to na uwadze przy rozpatrywaniu mobbingu lub molestowania. Niestosowne zachowanie i brak poszanowania w stosunku do pracownika łamie normy moralne i społeczne. Takie zachowanie może pociągnąć za sobą negatywny wpływ na daną osobę lub nawet grupę pracowników. Każdy przypadek i sytuację należy rozpatrywać indywidualnie, dokładnie i bezstronnie na podstawie przedłożonych faktów i informacji. Należy również pamiętać, że mobbing jest często zależny od wielu współgrających ze sobą czynników. Mobbing przejawia się między innymi w następujących powtarzających się zachowaniach: raniące i obraźliwe uwagi w stosunku do ofiary, wrogość, obmawianie, oczernianie lub wykluczanie z towarzyskich i profesjonalnych relacji, poniżanie lub wyśmiewanie ofiary, krępujące lub wrogie dokuczanie ofierze, nieposzanowanie dla pracy, umiejętności i zadań ofiary, zmniejszanie zakresu odpowiedzialności i zadań ofiary bez merytorycznych przyczyn, wykorzystywanie np. poprzez powtarzające się zmuszanie ofiary do wykonywania zadań, które nie należą do jego zakresu zadań, lub zlecanie mu za małej lub za dużej ilości zadań, upokarzanie lub poniżanie m.in. ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, orientację seksualną, kolor skóry, tożsamość płciową lub typ budowy ciała, i ignorowanie, wykluczenie współpracownika, na przykład poprzez udawanie, że go nie ma. Taki jest mobbing, a teraz molestowanie seksualne. Do każdego rodzaju zachowanie na tle seksualnym, które jest wbrew woli osoby, w stosunku której jest ono kierowane. Zachowanie to ma negatywny wpływ na ofiarę i ma na celu znieważenie tej osoby, szczególnie gdy to zachowanie prowadzi do poczucia zagrożenia, wrogości, upokorzenia, poniżenia lub ubliżającej sytuacji. Zachowanie to może być słowne, symboliczne i lub fizyczne. Ustawa nr 4, paragraf 2, rozporządzenie nr 10/2008 o równości pozycji i równouprawnienia kobiet i mężczyzn zakłada, że molestowanie seksualne jest wbrew woli osoby, w stosunku do której molestowanie jest kierowane. W rozpatrywaniu takich spraw należy kierować się odczuciami tej osoby. Według polityki praw człowieka miasta Reykjavik molestowanie seksualne pod każdym pozorem jest zabronione w jednostkach miasta Reykjavik, a pornografia lub seksualizacja w miejscu pracy jest uważana za rodzaj molestowania seksualnego. Molestowanie seksualne może mieć charakter słowny, pozawerbalny i lub fizyczny i może się przejawiać między innymi w następujących zachowaniach. Wulgaryzmy, materiały pornograficzne powieszone na ścianie lub prezentowane w inny sposób, na przykład komputerze,
niestosowne pytania o życie intymne, niepożądany dotyk, niestosowne uwagi udzielane ustnie na stronach internetowych i lub przez smartfona, dwuznaczne i poniżające propozycje. Molestowanie ze względu na płeć wiąże się z płcią osoby, w stosunku do której molestowanie jest kierowane i jest wbrew jej woli. Ma ono na celu naruszenie godności i stworzenie sytuacji, która wywołuje poczucie zagrożenia, wrogości, upokorzenia, poniżania i jest obraźliwa dla danej osoby i ma na nią negatywny wpływ. Ustawa C, paragraf 3, zarządzenia nr 1009/2015. Przemoc jest każdego rodzaju zachowaniem, które prowadzi lub może prowadzić do fizycznej lub psychicznej szkody lub cierpienia osoby, do której ona się odnosi, także grożenie, zmuszanie lub przypadkowe pozbawienie wolności. Ustawa E, paragraf 3, zarządzenia 1009/2015. To będzie na tyle w tym filmiku i następny filmik poświęcę, będzie dłuższy. Poświęcę go na odpowiedzialność i obowiązki kierowników, prawa i rola odpowiedzialności pracowników, zespół antymobbingowy i bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. Także na tę chwilę, na ten filmik to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Macie pytania? Piszcie w komentarzach, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!